21. kolejkę PKO Bank Polskiej Ekstraklasy kończyliśmy w Zabrzu, gdzie Górnik podejmował Koronę Kielce. Oba zespoły do tego meczu przystępowały w dobrych nastrojach, bo w pierwszej wiosennej kolejce Górnik pokonał Piasta 3-1, a Korona wygrała u siebie 2-1 z ŁKS-em. Pierwszy groźny strzał to uderzenie Dawida Błanika, z którym poradził sobie Bielica. W odpowiedzi Górnik. Enali do Kapralika, Kapralik sam na sam z forencem, jest gol, ale jest też uniesiona chorągiewka sędziego liniowego. Tej bramki nie będzie, Kapralik był na spalonym. Znów gospodarze, Boris Sekulić do Kapralika, świetnie zrobił to pomocnik Górnika i mamy bramkę! Strzelał Kapralika, piłkę do własnej siatki, wbił obrońca Korony Kielce, Dominik Zator. Świetna wiosna, świetne ostatnie mecze Kapralika. On miał udział przy 5 z 6 ostatnich goli Górnika Zabrze, a teraz już Korona Kielce w natarciu, dośrodkowanie w pole karne Górnika i tym razem Rafał Janicki trafia do własnej bramki, ale ratuje go sędzia liniowy, który podnosi chorągiewkę. W tym momencie był spalony, a więc ta bramka nie będzie uznana. Wciąż zatem to Górnik prowadzi 1-0, a teraz Podolski z wolnego, błąd Forenca, Sebastian Musiolik najszybciej dopadł do piłki i gospodarze prowadzą 2-0. Potężne uderzenie Podolskiego, ale chyba lepiej mógł zachować się Konrad Forenc, a dla Musiolika to trzeci gol w tym sezonie. Końcówka pierwszej połowy, dany Trecho do Błanika i świetnie Rafał Janicki. Uspokaja swoich piłkarzy trener Jan Urban, ale ta końcówka pierwszej części gry to już była gra pod dyktando Korony. Błanik z rzutu rożnego, nie najlepiej, Bielica remakli! Szala ratuje Górnika Zabrze, to byłby pewny gol dla gości z Kielc. Jeszcze doliczony czas gry. Damian Rasak w pole karne Korony i tym razem do końca czujny był Konrad Forenc, który odbił piłkę po tym centrostrzale pomocnika Górnika Zabrze, a to już fragmenty drugiej części tego meczu. Lukas Podolski, Podolski sprzed pola karnego, dobrze odbija tym piłkę Konrad Forenc i nie mamy trzeciej bramki w tym spotkaniu dla Górnika Zabrze. Błanik z rzutu wolnego na głowę do szykawki i goście z Kielc łapią kontakt. W jesiennym meczu tych drużyn Górnik Zabrze wygrał po golu Rafała Janickiego w 91. minucie gry. I dziś też stało się jasne, że emocje będziemy mieli do ostatnich sekund. Teraz Szymon Czyż do Lukasa Podolskiego. Lukas Podolski, ależ rajd kapitana Górnika, ale nie strzela Podolski, a podaje do Adriana Kapralika i Górnik prowadzi 3-1. Adrian Kapralik z trzecim golem na wiosnę, piątym ogólnie w tym sezonie w naszej lidze, a Lukas Podolski pokazał, że jest prawdziwym kapitanem Górnika Zabrze. Damian Rasak do Podolskiego, Górnikom było ciągle mało, Podolski do Ennaliego, Ennali z 16 i teraz Forenc błysnął kapitalną interwencją. Szymon Czyż. Szymon Czyż do Kozukiego, Kozuki strzela i znów dobrze, golkiper Korony. A w 87. minucie Lukas Podolski przy owacji całego stadionu opuszcza boisko. To był naprawdę świetny występ kapitana Górnika Zabrze. Więcej ciekawych akcji w tym spotkaniu już nie było. Górnik Zabrze po raz drugi tej wiosny wygrywa 3-1. I w tym momencie piłkarze Jana Urbana są na 7. miejscu w tabeli. Mają 32 punkty. Z kolei Korona 21 oczek, tyle samo co znajdująca się w strefie spadkowej Puszcza Niepołomice. Górnik Zabrze, Korona Kielce 3-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.